Hej kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taki luźny, pogadankowy film. Chciałabym w tym filmie pokazać Wam życie youtubera, tak od drugiej strony. Ja wiem, że dla wielu z Was życie youtubera może kojarzyć się z wieloma plusami, współpracę, jakieś kosmetyki za darmo, czy jakieś pieniądze wynikające z współprac, tak? To też wszystko jest oczywiście, ale to też są minusy, które dla wielu z Was mogą być niezauważalne z tej drugiej strony. Także dzisiaj chciałabym Wam o tym powiedzieć. To nie jest film taki, który miałby na celu jakoś tak Was, nie wiem, bardziej, nie wiem, uświadomić, że bycie youtuberem nie jest fajne i ja chciałabym zaprzeczyć, bo bycie youtuberem moim zdaniem jest fajne, ale też właśnie z tego wynikają pewne minusy i chciałabym Was uświadomić, jakie to są minusy. Film może być trochę długi, także jeżeli chcecie, to zróbcie sobie kawę, herbatę. Ja mam akurat kawę. Powstałam wcześniej, jest dopiero 11, ale odwoziłam Cię mamę na pociąg, także chcę się trochę obudzić. No dobra, ale do brzegu. Zaczniemy od pierwszego minusa, a mianowicie będzie to minus związany z Instagramem i z licznymi propozycjami matrymonialnymi, jakie dostaję. Ja wiem, że wiele z Was może teraz mi powiedzieć: Sylwia, ale jesteś ładna, młoda, sympatyczna, bo tak mi zazwyczaj piszecie. I to jest normalne, że mężczyźni do Ciebie piszą. Tak, ale ja nie rozumiem niezrozumienia tego, tych właśnie osób, które do mnie piszą, że ja założyłam konto na Instagramie, a nie portalu randkowym. I nie lubię w ogóle, jak wiecie, z Facebooka czy z Instagrama robione są właśnie portale randkowe. I jeżeli ja zakładam konto na Instagramie i nie jest to portal randkowy, to nie deklaruję się, że ja szukam mężczyzny i nie chcę przyjmować tysiąca wiadomości od mężczyzn, którzy nie potrafią zrozumieć, że ja się z nimi na kawę nie umówię, czy na herbatę, czy jakieś, nie wiem, w ogóle liczne pytania odnośnie tego, czy ja mam chłopaka. No i większość właśnie odpowiedzi jest takich: no ale przecież każdy się musi jakoś poznać, że przecież jak już się poznamy, to nie będę chłopakiem z internetu. Ja staram się na te wszystkie wiadomości odpisywać, ale ludzie też nie potrafią zrozumieć, że ja wiem, że ja nie mam ileś tam milionów, czy 100 tysięcy ludzi obserwujących mnie na Instagramie, że pewnie i tak moja liczba obserwujących w porównaniu do innych jest znikoma, ale powiem Wam, że nawet posiadając kilkanaście tysięcy, tak jak właśnie ja, obserwujących profil na Instagramie, jest to już po pewnym czasie męczące, ponieważ ludzie no nie rozumieją, że nie jestem w stanie umówić się na kawę ze wszystkimi. I też dostaję bardzo dużo wiadomości od osób, które chcą się ze mną zaprzyjaźnić, które codziennie chciałoby wymieniać ze mną wiadomości, które codziennie chciałoby regularnie ze mną pisać. I to też jest takie duże niezrozumienie od tych osób, ponieważ ja chcę pokazać swoje życie, chcę pokazać, jak ja żyję, jako osoba niepełnosprawna, samotnie mieszkająca tutaj w Szczecinie, ale ja też nie jestem w stanie z każdym utrzymywać regularny kontakt, że jednak to ja, która się pokazuje w tym internecie, gdzieś tam mam jeszcze to życie prywatne i ja nie łączę go z internetem. Ja, będąc osobą taką, no nie wiem, no może bardziej znaną, może nie bardziej, ale po prostu, że znaną w internecie, nie deklaruję się tak, że ja szukam znajomych przez ten internet. Ja po prostu chcę tylko pokazać, jak ja żyję. Oczywiście mam jakieś tam widzki, które bardziej znam, ale nie jestem w stanie, nie mam takiej zdolności już fizycznej, po prostu doby by mi nie starczyło, abym z każdym utrzymywała regularny kontakt. I te właśnie takie wiadomości, i po pierwsze z propozycjami matrymonialnymi, te drugie takie właśnie, które szukają przyjaciółki we mnie, bo Ty jesteś taka fajna i będziemy codziennie rozmawiać, ja też no nie jestem po prostu w stanie. I to jest właśnie, to się wiąże z tym takim całym niezrozumieniem ludzi, że ja jestem tylko człowiekiem, że ja mam to konto na Instagramie, ale ja nie jestem w stanie z każdym utrzymywać kontaktu i z każdym się spotykać. Także to mnie naprawdę bardzo, bardzo w ostatnim czasie denerwuje, mimo tego, że ja naprawdę staram się
Staram się utrzymywać kontakt ze wszystkimi, no ale tak regularnie, wiecie, pisać, tak jak z koleżanką piszecie na Facebooku, no nie jestem w stanie, naprawdę nie jestem w stanie. Druga rzecz to właśnie wiąże się z Facebookiem, a mianowicie atakowanie mojego konta na Facebooku. W folderze inne mam mnóstwo wiadomości od moich widzów i powiem Wam, że ja w pewnym czasie odpisywałam na te wiadomości. Robiłam to z takiego szacunku bardziej chyba robiłam, że chciałam odpisywać, bo ktoś się natrudził, aby tę wiadomość napisać i to zazwyczaj są wiadomości długie, więc nie chciałam tej pracy jakby puścić tak na marne, więc stwierdziłam, że mi też wypadałoby odpisać tę wiadomość. Ja już kilka razy apelowałam na Instagramie, aby do mnie na profilu prywatnym nie pisać, ze względów takich, że nie po to mam tego Instagrama, który jest publiczny, na który możecie pisać, nie po to mam maila, nie po to mam Facebooka, fanpage na Facebooku, żebyście pisali do mnie na tym koncie prywatnym, także ja o tym mówiłam kilka razy, no i oczywiście to nic nie zmieniło, więc ja przestałam na te pytania odpowiadać. Nie odpowiadam już na koncie prywatnym i nie wiążę już tego z brakiem szacunku, tylko po prostu ja określiłam się, że na koncie swoim prywatnym nie odpowiadam, więc tak właśnie teraz czynię. Kolejna dziwna sytuacja miała miejsce, nie wiem, wydaje mi się, że około 2 miesięcy temu. I ja Wam nigdy o tym nie mówiłam, bo moim zdaniem to naprawdę było takie bardzo głupie posunięcie osoby, która to robiła. A mianowicie ktoś rejestrował mnie na różne jakieś portale. Raz nawet zostałam zgłoszona, może nie zgłoszona, ale wyraziłam chęć kupna jakiejś tam sesji zdjęciowej. Także ktoś mnie rejestrował za pomocą mojego maila. Ja potem dostawałam dziwne wiadomości od ludzi, od portali, gdzie tam mój mail był zgłoszony na swoją właśnie pocztę i musiałam to wszystko odkręcać. Także takie sytuacje i tacy ludzie też istnieją w internecie i dla kogoś wydaje się to zabawne, a ja musiałam to wszystko po prostu odkręcać. Szczerze mówiąc, byłam bardzo zdziwiona. Na początku, kiedy dostałam pierwszego maila, i to właśnie był mail z jakiejś sesji, jakiś fotograf do mnie napisał, przecież ja żadnej sesji nie zamawiałam, tak sobie myślę. Może to jakaś pomyłka, może ktoś pomylił maila, ale kiedy dostałam już kolejną wiadomość o rejestracji na jakimś tam portalu, na jakiejś tam stronie, nie wiem, już nie pamiętam co to było, jakiś kosmetyczny, no to wtedy wiedziałam, że to już jest po prostu złośliwość jakiegoś człowieka, który najwyraźniej mnie nie lubi, także takie rzeczy też się działy w moim życiu, będąc właśnie już youtuberką. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, która mnie denerwuje, to przede wszystkim współpracę. Jak wiecie, współpraca, a konkretnie rozliczenia barterowe. Nienawidzę tego słowa, naprawdę nienawidzę. Ja już Wam kiedyś mówiłam we vlogu, co ja o tym sądzę. Wiem, że w internecie jest naprawdę bardzo, bardzo duża taka krytyka ze strony widzów, różnych youtuberek odnośnie współprac, za które się dostaje pieniądze. Ja zawsze mówię i mówię to głośno i się w ogóle tego nie boję, że ja nie uznaję rozliczeń barterowych. Dla mnie to po prostu jest śmieszne, jak ja słyszę i widzę w mailu u siebie rozliczenia barterowe, no to słuchajcie, od razu z góry odrzucam, po prostu odrzucam, nienawidzę, nie przyjmuję, nie rozumiem. Ja, to wiadomo, to jest moja praca, ja nabijam tym firmom pieniądze, bo gdzieś tam pokazuję to w internecie i jakiejś tam liczbie osób to się spodoba i będzie chciało kupić. I słuchajcie, osoby te, którym na przykład ja Wam pokażę i z Was kupi kilka osób jakiś tam produkt i ta firma będzie miała na koncie kilkaset złotych z tego mojego polecenia, wy kupiłyście coś z mojego polecenia, im na konto wpływa kilka stówek, ja dostaję kosmetyk warty 50 zł. I to nie jest barter, ponieważ barter to przede wszystkim forma jakaś wymiana, która jest równa sobie.
czyli ktoś mi daje coś o wartości 50 zł, ja mu daję coś o wartości 50 zł i to wtedy jest barter. Ale w takiej sytuacji, kiedy ja nabijam w firmie kilkaset złotych, a oni mi dają jakiś kosmetyk, który po prostu będzie mi zajmował kolejne miejsce w domu, gdzie ja tutaj nie mam za bardzo miejsca, to w ogóle nie trzyma się kupy, szczerze mówiąc. Więc ja przede wszystkim nie uznaję barteru, bo dla mnie to nie jest barter. To nie jest definicja barteru, a firmy, które barter jak gdyby utrzymują, trzymają się tego i to stosują w swoich firmach, a przede wszystkim nie znają podstawowych pojęć. Dużo firm dostaje, pytacie mnie czasami właśnie, czy dostaję ofertę współpracy, dostaję. Sporo firm do mnie pisze w ostatnim czasie. To też ma związek z tym, że jednak ten mój Instagram, bo wiele firm jednak trafia po Instagramie. Jeżeli mi już właśnie piszą, skąd się o mnie dowiedzieli, to właśnie większość z nich pisze, że jednak z Instagrama. Dużo firm właśnie pisze coraz więcej ze względu na to, że mój Instagram teraz ma taką fazę jak gdyby rozkwitu i dużo osób też przychodzi i obserwuje, ale w większości jednak są to, a nawet mogłabym powiedzieć teraz, w 100% są to rozliczenia barterowe. I powiem Wam, że jak kiedyś zastanawiałam się, jak odpisać grzecznie, czy niegrzecznie, czy w ogóle w jakiej formie mam to odpisać, tak teraz po prostu interesuje mnie tylko to, jeżeli firma do mnie pisze, jaką kwotę właśnie oni przeznaczają na tego typu współpracę. No i w większości jest to odpowiedź albo rozliczenia barterowe, albo nie ma w ogóle odpowiedzi. I słuchajcie, jeżeli jesteście początkującymi vlogerami. Owszem, mówi się, że firmom trzeba odpisywać, trzeba w ogóle szanować firmy, wiecie, bo oni gdzieś tam nam te współpracę oferują, powinniśmy ich szanować i w miarę szybko odpisywać. Ja już kilka firm takich, z kilkoma większymi firmami miałam do czynienia i powiem Wam, że ja rzeczywiście odpisuję w miarę szybko. Ale jeżeli firmom nie pasują rozliczenia takie typowo finansowe właśnie, pieniężne, to oni po prostu na te wiadomości nie odpisują. Tak więc ja teraz przeszłam na taką metodę, że w ogóle się z tym odpisywaniem nie spieszę. Jest już jedna taka firma, do której nigdy więcej nie odpiszę, ponieważ pisała do mnie dwa razy, ja dwa razy odpisałam, a oni mnie dwa razy olali. Bo po prostu moja odpowiedź nie była po ich myśli. Także są firmy, do których ja więcej razy nie odpiszę, nie przyjmuję tak naprawdę żadnych współprac. Dostaję mnóstwo pytań odnośnie współprac o lakiery hybrydowe i Wy też mnie o to pytacie, bo wiecie, że robiłam ostatnio hybrydy, teraz już ściągnęłam, więc nie mam. I na razie nie będę robić. Pytacie mnie o zestawy, żebym sobie kupiła zestaw startowy. Ja gdybym mogła, słuchajcie, to bym ten zestaw startowy dostała za darmo. Ja już wspomniałam 3 oferty współpracy od różnych firm. Teraz do mnie kolejna napisała. I każda z tych firm po prostu przyjmuje tylko i wyłącznie barter. Czyli moja odpowiedź po prostu była jednoznaczna. Nie interesuje mnie barter. Interesuje mnie tylko rozliczenia pieniężne, więc odpowiedź tych firm była... Nie, była negatywna, więc tak. I teraz tak krótko powiem jeszcze odnośnie współpracy, bo jakiś czas temu pod filmem z kosmetykami Belle dostałam zapytanie odnośnie tego, czy ten film powstał w ramach współpracy z Belle, ponieważ dziewczyna, moja widzka, która zadała to pytanie, powiedziała, że jeżeli tak, to powinno być to umieszczone w opisie filmu. Ten film akurat nie powstał w ramach współpracy, bo kosmetyki z Belle dostaję za darmo i mogę sobie po prostu zrobić film, nie zrobić, mogę z tymi kosmetykami zrobić tak naprawdę, co mi się tylko podoba, a ja chciałam po prostu mieć materiał na film, więc stwierdziłam, że zrobię, że będzie fajnie, jak nagram taki film kosmetykami z Belle, tym bardziej dostawałam dużo zapytań odnośnie tych kosmetyków.
Ale chciałam powiedzieć, co ja o tym sądzę. I to będzie tak naprawdę bardzo króciutko, ponieważ ja nie mam jakiegoś tam bardzo wyrobionego zdania na ten temat. Ale powiem Wam, że jeśli chodzi o mnie, bo Wy to możecie oczywiście odbierać inaczej. Dla mnie to jest bez różnicy, czy ja będę widziała, czy ten film powstał w ramach współpracy z jakąś firmą, czy nie. Tak jeśli chodzi na przykład o makijaż, jeżeli chodzi o właśnie takie youtuberki makijażowe, no to oglądam na przykład Anię Fokusowaną tylko i wyłącznie, żadnych innych dziewczyn nie oglądam. Ale na przykład jeżeli Ania by zrobiła film przy współpracy z firmą MAC, i nagrywałaby właśnie film, jak się maluje tymi kosmetykami, to szczerze mówiąc, mi jest bez różnicy, jako osobie, która ją ogląda, czy ona w tym opisie będzie miała zawarte, że ona współpracowała przy tym filmie z firmą MAC, czy nie. Przypuszczam, że i tak 90% osób w ten opis nie zagląda i to jest naprawdę bez różnicy. Dla mnie to nie zmienia w ogóle nic w odbiorze tego filmu, także ja zawsze podchodziłam i cały czas podchodzę, bo to nie jest moja praca YouTube i nie podchodzę do tego tak śmiertelnie poważnie, więc słuchajcie, dla mnie naprawdę jest obojętnie, czy ten opis będzie zawarty, dodany, czy to jest współpraca, czy nie. Dla mnie osobiście to nic nie zmienia. Dzwonił telefon i trochę mnie wyprowadził z równowagi i z tego takiego całego toku, więc mam nadzieję, że wrócę i będę wiedziała, co mam Wam powiedzieć, co chciałam Wam powiedzieć. Ostatnio dostałam taką wiadomość odnośnie mojej pracy i nie była to jedyna wiadomość, która była właśnie w takim podobnym odczuciu dla mnie, a mianowicie to były takie trochę zarzuty, że ja mam czas zrobić zdjęcie, nagrać snapa w pracy, że dla kogoś jest to ważne, aby wykonać najpierw swoje obowiązki w pracy, a potem czas na przyjemności. W każdym razie wszystkie te wiadomości, które dostawałam, a jest ich coraz więcej odnośnie mojej pracy, są tak pisane, aby mi wbić szpilę, że ja jestem nierobem, że jestem leniwa, że nie wykonuję swojej pracy. Wiecie, o co chodzi. Tak właśnie były te wiadomości napisane. Powiem Wam, że tyle, o ile takiego osądzania odnośnie mojej pracy, pokazywania, że ktoś jest lepszy, że dla niego najpierw obowiązki, potem zabawę telefonem, są takie dla mnie trochę śmieszne, bo te osoby myślą, że coś zmienią w moim życiu. W każdym razie nikt nie potrafi zrozumieć i nigdy nie zrozumie, że każdy pracuje tam, gdzie sobie wybrał. Każdy wybrał sobie jakieś przedsiębiorstwo, jakąś firmę, jakiś zawód. Na przykład jeżeli bym pracowała, nie wiem, na portierni, na recepcji w szpitalu, gdzie cały czas trzeba przyjmować telefony i cały czas jest ktoś, pewnie, że nie miałabym czasu zrobić sobie zdjęcia, czy powiedzieć Wam przez 15 sekund coś do kamery. Jasne, ale ja jestem w takiej firmie, gdzie mam czas na to, gdzie mogę, wręcz zachęcani jesteśmy do tego, aby, nie wiem, wyjść sobie, zabrać kawę, zjechać na dół do kogoś i porozmawiać. I czasami, wiecie co, czasami lubię sobie porozmawiać z takimi osobami, które chcą jak gdyby wywrzeć na mnie taki wpływ i uświadomić mi, że ja powinnam się zmienić, że ja robię źle, że ja jestem leniwa, bo mnie, szczerze mówiąc, takie osoby zaskakują. I mi się bardzo z nimi, wbrew pozorom, sympatycznie pisze, bo ja tłumaczę, że moja praca nie jest pracą na akord. Ja nie muszę robić cały czas. Ja nie przychodzę do pracy od 8 do 15 po to, aby siedzieć non-stop, bez minuty przerwy i przewalać dokumenty, bo u mnie nie ma czegoś takiego w pracy, że ja zrobię tę pracę, że ja ją wykonam w tym danym dniu. Ja mam tyle dokumentów do przerobienia, że ja tej pracy nie przerobię. Ja ją będę robić miesiąc i ja jej nie przerobię. Ja musiałabym przychodzić do pracy od 8 do 15 i siedzieć i w ogóle się nie ruszyć i ja bym tego nie skończyła. Także ludzie też sobie nie potrafią tego zrozumieć. No i napisałam właśnie jednej dziewczynie, że mówię, wyobraź sobie, mówię, że mam czas na nagranie snapa, na zrobienie zdjęcia, a mam czas nawet, żeby zjechać na dół do moich współpracowników i wypić z nimi kawę. No i tutaj był ogromny bulwers tej dziewczyny, słuchajcie, że ona sobie nie wyobraża, żeby ona mogła sobie pić kawę, że tak to właśnie funkcjonuje, że ludzie sobie robią takie przerwy, piją kawę w firmach, a praca sama się nie zrobi.
Ale nikt sobie nie jest w stanie zrozumieć, że każda firma po prostu pracuje inaczej, ma inne zasady, inne zwyczaje. I nie ma czegoś takiego, że jak na przykład w jednym korpo ludzie zapieprzają od 8 do 15 i nie mają czasu nawet skorzystać z toalety, to wszędzie w innych firmach będzie tak samo. Każdy sobie wybiera firmę taką, jaką chce sobie wybrać. Taką, jak nie wiem, jaką miał ochotę, do takiej, jakiej trafił, zawsze możecie zmienić. Ja mam taką akurat firmę, w której mam czas. W której mogę sobie spokojnie wszystko zrobić, mogę, nie wiem, chodzić do toalety po 15 razy, nie wiem, mogę sobie uczesać włosy, mogę sobie pomalować usta, mogę sobie zrobić zdjęcie i mam czas i wykonuję swoje obowiązki. Także to mnie zawsze śmieszy, że ludzie są, lubią być właśnie takimi, którzy sądzą. Którzy oceniają, którzy potrafią powiedzieć po sekundzie, po 5 sekundach, że ja jestem leniwa, że ja swojej pracy nie wykonuję. I zawsze mnie to śmieszy, że ludzie sobie nie zdają sprawy, że ich wiadomości są opisane z takiej zazdrości, z takiej złości, z takiej właśnie chęci wbicia szpili. I to nie mi robią przykrość, pisząc taką wiadomość, tylko przede wszystkim jak gdyby to jest taka forma ośmieszenia siebie, że kogoś chcesz tak właśnie, wiecie, tak przycisnąć do ziemi. To jest takie smutne, bo właśnie pokazuje, jak smutne jest życie osób tych, które do mnie piszą, aczkolwiek ja naprawdę lubię z takimi osobami rozmawiać. Mnie to po prostu interesuje, jak takie osoby funkcjonują i jaki mają tok myślenia. I ja nigdy nie przekonuję, że jest inaczej i nie mówię: Nie, no co ty? Przecież ja 5 sekund tylko robię zdjęcie w pracy. Ja 5 sekund tylko, wiecie, nagrywam. Czy coś takiego. Ja po prostu jeszcze uświadamiam bardziej, że ja mam czas na to, ja mam czas na to, ja mam czas na to. A wiecie, jeżeli ja jeszcze przytakuję i mówię, że ja mam czas na więcej, to te osoby jeszcze bardziej się jak gdyby denerwują, jeszcze bardziej na to reagują, a mnie to jeszcze bardziej śmieszy. Także właśnie takie mam sytuacje teraz odnośnie tej pracy i ja tego nie zmienię, bo jest dużo osób, które jeżeli dostają jakąś krytykę, to automatycznie zmieniają się, pokazują inaczej i w ogóle. A ja nie będę zmieniać. Będę nadal pokazywać, nagrywać coś w swojej pracy i tak jest, tak po prostu wygląda moje życie. Także nie zamierzam zmieniać niczego pod tym kątem, że ktoś mi na przykład pisze i twierdzi, że ja jestem leniem i że nic nie robię. Także właśnie to były takie sytuacje, które najbardziej mnie denerwują, które mogą tak bardziej Wam uwidocznić to życie youtubera od drugiej strony kamery. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tych wszystkich sytuacjach, które Wam opowiedziałam. A dziś z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!